końcówka lata i jesień to prawdziwe święto dla grzybiarzy, to właśnie wtedy polskie lasy zamieniają się w magiczne krainy pełne ukrytych skarbów. Jeśli kiedykolwiek poczuliście zapach wilgotnej ziemi i świeżych igliwi pod stopami, wiecie, że grzybobranie to coś więcej niż tylko zbieranie grzybów. To rytuał, tradycja i niesamowita przygoda, w której liczy się nie tylko wynik, ale też sam proces poszukiwań. A co najbardziej przyciąga grzybiarzy? Oczywiście, borowik szlachetny, prawdziwy król lasu. Ten majestatyczny grzyb, spotykany głównie w lasach mieszanych, to marzenie każdego poszukiwacza. Gdy natkniesz się na jego brązowy kapelusz wystający spod mchu, serce zaczyna bić szybciej. Borowik to kulinarna perła. Jego smak jest niezrównany, a suszony zachowuje swój aromat przez całą zimę. Dodany do zupy czy sosu, wnosi do kuchni niepowtarzalną głębię smaku i nutę nostalgii za jesiennymi spacerami. Kolejny skarb lasu to kurka, czyli pieprznik jadalny. Jej intensywny, złocisty kolor aż prosi się, by ją zauważyć wśród liści. Kurka to nie tylko gratka dla oczu, ale i dla podniebienia. Delikatna, a jednocześnie wyrazista w smaku, idealnie komponuje się z wieloma potrawami. Wyobraź sobie jajecznicę z odrobiną kurki, z chrupiącą cebulką. Niezapomniane. Ale uwaga, nie wszystko złoto, co się świeci. Jej toksyczny sobowtór, lisówka, może łatwo wprowadzić w błąd. Dlatego warto uważnie przyjrzeć się każdemu znalezionemu okazowi. A teraz czubajka kania, zwana także schabowym lasu. Ten elegancki grzyb ze swoim wysokim, smukłym trzonem i dużym kapeluszem kusi nie tylko wyglądem. Kiedy zanurzysz ją w jajku, obtoczysz w bułce tartej i usmażysz na patelni, powstaje grzybowy sznycel, którego nie sposób zapomnieć. Jednak bądź ostrożny, w świecie grzybów jest także miejsce dla niebezpiecznych bliźniaków, a muchomor sromotnikowy może przypominać kanie, to grzyb, który lepiej omijać szerokim łukiem. Mleczaj ryc brzmi niepozornie, ale to grzyb, który kryje w sobie mnóstwo smaku. Jego intensywny pomarańczowy kolor i charakterystyczne okrągłe plamki sprawiają, że trudno go przeoczyć. Doskonale sprawdza się smażony z masłem, a także marynowany. Rydze od wieków królują w polskiej kuchni, stanowiąc podstawę wielu tradycyjnych potraw. Ale uwaga! Rydz ma swój niejadalny odpowiednik – mleczaja modrzewiowego, którego lepiej unikać. Na koniec nasz niezmienny towarzysz – podgrzybek brunatny. Może nie jest najrzadszy, ale za to zawsze niezawodny. Ten powszechny, ale uwielbiany grzyb po ugotowaniu zyskuje głęboki, ziemisty aromat, który potrafi wzbogacić każde danie. Idealnie nadaje się do suszenia, zamrażania, a także jako dodatek do zup i sosów. Nawet jeśli nie jesteś ekspertem od grzybów, podgrzybka brunatnego rozpoznasz bez trudu, co sprawia, że jest to doskonały wybór zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych grzybiarzy. Grzybobranie to jednak nie tylko zbieranie jadalnych grzybów. To również czas spędzony na świeżym powietrzu, zmysłowa podróż przez las, w której liczy się każdy szczegół. Zapach liści, szum drzew, cichy dźwięk grzybów odrywanych od ściółki, a satysfakcja z pełnego koszyka nie do opisania. A wy macie swoich grzybowych faworytów? Który grzyb zawsze znajduje miejsce w waszym koszyku? Podzielcie się swoimi przygodami, najlepszymi miejscówkami i przepisami w komentarzach. Może wspólnie odkryjemy nowe, jeszcze bardziej niezwykłe skarby polskich lasów.